Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w Stanie Spoczynku. Witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. Witam z przyjemnością i od razu ruszamy z kopyta. Dziś temat, chyba najbardziej aktualny: Ukraina nie wejdzie do NATO, prawdopodobnie nigdy. A jeśli już, to poważne rozmowy akcesyjne będą perspektywą 20-30 lat. Jeśli do tego dojdzie, to mydli oczy ukraińskiej elity, mydlą oczy własnej opinii publicznej, a to wszystko a propos wyników szczytu NATO. A komentatorzy zwrócili uwagę, że było w Waszyngtonie na szczycie NATO więcej świętowania 75. rocznica powstania niż konkretów. I nie mogło być inaczej, z bardzo wyraźnych przyczyn. W USA mamy kryzys przywództwa, głębokie podziały społeczne i brak konsensusu y, co do Ukrainy, między innymi, między dwoma pretendentami dopełnionego do prezydentury, Trumpem i Bidenem. Y, Biden mierzy się z wiekiem, wygrać nie może, a to daje ogromne szanse zwycięstwa Trumpowi, nieobliczalnemu Trumpowi. Dwa, jest rok wyborczy. W praktyce politycznej Stanów Zjednoczonych, ale także wielu państw europejskich, nie podejmuje się decyzji w roku wyborczym, nie chcąc nowemu, nowej ekipie władzy wiązać rąk. Bardzo dobry zwyczaj, szanowany powszechnie. Poza Polską oczywiście, bo to co zrobił PiS po przegranej w październiku ubiegłego roku, to jest antyteza, to jest skandaliczne odwrócenie tej praktyki. A jeśli nastąpi wybór Trumpa, nastąpi anulowanie deklaracji wobec Ukrainy i obietnic, jakie składa obecna administracja, czyli Joe Biden. Może dojść też tak, że, proszę Państwa, co nie jest oczywiście śmieszne, do anulowania NATO. A jeśli chodzi o same zobowiązania czy obietnice dla Ukrainy, to szczyt NATO złożył deklarację ku pokrzepieniu serc Ukraińców i ku uspokojeniu sumień własnych i w, mm, zachodniej opinii publicznej. O co chodzi? Otóż e, przyjął deklarację, czy wszyscy przywódcy państw NATO wspólnie przyjęli deklarację końcową szczytu i zapisali w niej formułę nieodwracalnej drogi Ukrainy do NATO, a więc akcesu. I to kompletnie nic nie znaczy, Ponieważ z jednej prostej przyczyny tam jest włożony bezpiecznik. Nieoficjalnie delegacja ukraińska została powiadomiona dosłownie, że a, jeśli Ukraina wygra wojnę, to ta droga się stanie nieodwracalna, niedopowiedzenie, musi wywalczyć sobie akces. Co jest w tej chwili po prostu niemożliwe i nie będzie możliwe w najbliższej i dalszej przyszłości. Oczywiście cała otoczka medialna szczytu, wypowiedzi ekspertów sprowadzają się do dwóch powtarzanych jak mantra sformułowań. Rosja nie będzie decydowała o rozszerzeniu NATO-Ukrainę i generalnie rozszerzeniu NATO, ani jego decyzjach jakichkolwiek. I druga mantra to Rosja straciła wpływ na integrację Ukrainy z NATO. I to jest największa ściema i nieprawda. A dlaczego? Bo Putin zaprogramował wieloletnią wojnę z Ukrainą, która jest fragmentem wieloletniej wojny z Europą, Zachodem, a więc Unią, NATO, Stanami Zjednoczonymi. Będzie tę wojnę kontynuował i ma opracowaną strategię. Chce wyczerpać potencjał ludzki Ukrainy, wybić rezerwy, zniszczyć gospodarkę, energetykę, infrastrukturę łączności, komunikacji. Jest to typowy model wojny na wyczerpanie, którą Ukraina przegrywa. Przegrywa obecnie na całej linii kolokwialnie ledwo zipie i to dzięki dostawom pomocy zachodniej. Jest też kwestia militarna. No, Rosjanie penetrują kinetycznie więc rakietami, pociskami manewrującymi całą Ukrainę. Uderzają w dowolne cele bezkarnie, terroryzują ludność. Ukraina nie. Do tego ją zobowiązują umowy dotyczące pocisków zachodnich, pocisków rakietowych, ale także po prostu jakość, czyli zasięg ograniczony zachodnich systemów. I takiej sytuacji czyli wojny na wyczerpanie, nie przesilą. Ani dodatkowe baterie Patriot, których dostawę z takim hukiem ogłosił Biden, ani myśliwce F-16. One mogą i opóźnią jedynie materialną i ludzką destrukcję Ukrainy, ale nie przesilą tej wojny. Po drugie Rosjanie, Mogli się już na, przynajmniej na myśliwce, w 16, na ich obecność, przygotować. Daleko ważniejsze jest społeczne wyczerpanie w wojną. Po patriotycznym zrywie, takim entuzjazmie, a, tysiącach a, ludzi, mężczyzn przed punktami mobilizacyjnymi punkt widzenia ukraińców na wojnę zmienił się może nie o 180 stopni ale na pewno o 90 ukraińcy nie chcą już ani walczyć ani być terroryzowanymi a złęski nie zapewnia a więc zachód na to nie zapewniają im ochrony to podważa to podważa ma zaufanie do władz i zaufanie do Zachodu. To są dezercje z frontu ukraińskich żołnierzy, a przede wszystkim ucieczka, przed masowa ucieczka przed poborem. Efekt jest taki, że poparcie załęńskiego spada, a załęcki jest symbolem oporu wojskowego, wojennego przeciwko Rosji. To oznacza kryzys przywództwa, ale to także jest najsilniejszy sygnał niewiary społeczeństwa ukraińskiego w zwycięstw. No cóż, jak reaguje Ukraina? Ano, w szybkim tempie przygotowuje się do rozmów pokojowych, bowiem na początku czerwca miał miejsce, przepraszam, w czerwcu miał miejsce szczyt w Genewie bez Rosji, który miał stworzyć poparcie dla Propozycji pokojowych Zelenskiego. Tymczasem The Moscow Times przedwczoraj za Bloombergiem, zresztą za serwisem Bloomberg amerykańskim, potwierdził, że Ukraina w bardzo szybkim tempie przygotowuje, organizuje międzynarodowy szczyt pokojowy, ale już z udziałem Rosji. Chce zdążyć uciec do przodu. Przed wyborami prezydenckimi w USA, czyli um, ewentualną prezydenturą Trumpa, bo czynnik Trumpa okazuje się bardzo decydujący czy bardzo znaczący. Zapowiedział koniec wojny w 24 godziny, a to oznacza, e, że wojnę dogada się z Putinem ponad Ukrainą i nastąpi to kosztem Ukrainy terytorialnym e, i Różnych ograniczeniach, które z kolei zaproponował niedawno Putin. Ma bat zmniejszenia pomocy dla Kijowa i to jest najważniejszy instrument nacisku na Ukrainę, bo bez amerykańskiej pomocy militarnej, Ukraina nie będzie w stanie nie tylko zwyciężyć, ale przede wszystkim kontynuować oporu. A bez względu zatem na wynik wyborów, to jak się okazuje, wbrew deklaracji szczytu NATO, to Rosja będzie współdecydowała o kształcie pokoju, a czy jakiegoś rozwiązania wstrzymującego wojnę, o tak to umówię. i będzie miała głos niestety decydujący w sprawie w kontekście akcesu Ukrainy do NATO. A Rosja zażądała już tak zwanego po rosyjsku jest takie sformułowanie w nie, <coughs> przepraszam, w niebłokowy status Ukrainy, czyli status neutralny, wykluczający akces. A, I to jest cel strategiczny Rosji. Ona z tego jakby, tu nie ma pola manewru. Nie ustąpi, bo po to jest wojna. A jeśli nastąpi nawet porozumienie, jakieś wstrzymujące walki albo pokojowe, to i tak Ukraina będzie w trwałym stanie wojny. A będzie partyzantka, będzie wojna prowokowana bez przerwy przez Rosję o niskiej intensywności, taka jaka trwała między 2015 a 2022 roku. Na linii Donbas-Ługańsk, Donieck-Ługańsk, czyli Donbas. I to już uniemożliwi wstąpienie Ukrainy do NATO. To będzie trwało latami, uniemożliwiając formalnie Ukrainie zgłoszenie akcesu do NATO. Innym żądaniem Rosji jest ograniczenie sił zbrojnych sprzętu jakie posiada ukraińska armia a swoją drogą to jest taka perspektywa historyczna ciekawa, świadcząca o niezmienności celów Rosji bo gdy prób reform w tym e, powiększenia armii e, dokonywało reformatorskie skrzydło elit Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XVIII wieku to pierwszym e, Celem Rosji było niedopuszczenie oczywiście do reform i ambasador przy pomocy, tak zwany ambasador w Warszawie, przy pomocy pułków kozackich, które otoczyły wiecującą szlachtę, czyli Sejm. Po prostu wymusił redukcję liczebną armii i nie dopuścił do powiększenia liczby żołnierzy Rzeczypospolitej. I w ten sam sposób Rosja obecnie stawia warunki Ukrainie, a więc wpływa na Ukrainę i wpływa wbrew deklaracjom i komentarzom na samo na Natomiast sam sojusz wie o tym. Nie przyznaje się, ale może spokojnie obiecywać Ukrainie i Zelenskiemu akces, wiedząc, że tak się nie stanie. Ukraina latami, a nawet dekadami z powodu konfliktu z Rosją nie spełni takich formalnych warunków akcesu zawartych i w traktacie waszyngtońskim i późniejszych dokumentach strategicznych NATO. Proszę mi wierzyć, że Rosja, obojętnie czy Putin będzie żył, czy nie, czy będzie rządził, zadba, Zadba o destabilizację zewnętrzną Ukrainy. A więc NATO po prostu z formalnego punktu widzenia nie może przyjąć akcesu państwa w stanie wojny. A drugą stroną medalu jest założona po porażce, czyli po ustępstwach na rzecz Rosji i ewentualnym pokoju, to jest niestabilność wewnętrzna Ukrainy, także założona przez Rosję. Stoimy przed bardzo ważnymi, fundamentalnymi wręcz pytaniami, jak na społeczeństwo i elity władzy ukraińskie a wpłynie wymuszony pokój kosztem terytoriów i kosztem, no, kosztem państwa i społeczeństwa. Kto przejmie w Ukrainę władzę pozałęskim, bo on będzie musiał ustąpić jako symbol porażki. Czy to będą nacjonaliści w rodzaju, no, upa czy prozachodnie, prozachodnia część ta a może jednak prorosyjska, ciągle żywa, a, a może nastąpi dyktatura wojskowa, nie wiemy i destabilizacja wewnętrzna również z instytucjonalnego i formalnego punktu widzenia na to nie przyjmie państwa niestabilnego wewnętrznie o co zadbają Rosja, ale w największym stopniu same ukraińskie elity a daleko ważniejsza od tych wszystkich czynników jest po prostu istniejąca przepaść. Przepaść między Ukrainą a NATO, Ukrainą, Europą, Ukrainą, Zachodem. To jest przepaść mentalnościowa, tożsamościowa i świadomościowa. A, a więc między Ukrainą a państwami NATO, a zarazem Unii Europejskiej, które obecnie wykluczają jakikolwiek akces e, do obu. Organizacji, instytucji, i do NATO, i do Unii. Obecna Ukraina sama się wyklucza i dyskwalifikuje. I to jest zasługa w cudzysłowie w cudzysłowie ukraińskich elit. Aleksander Kwaśniewski, pan prezydent, którego bardzo szanuję nie tylko jako człowieka, ale także jako polityka i znawcę Polityki zagranicznej z wizją, bo to on miał wizję, której nie przez 8 lat nie miał ani Duda, ani Kaczyński, a poza tym był politykiem, który autentycznie łączył Polaków, starał się to robić, a nie dzielił wściekle, jak Pis i Andrzej Duda. A więc prezydent Kwaśniewski jednym z wywiadów bodajże dla TVN-u, Powiedział że Ukraina w 90% jest w NATO, ma zachodnią broń, zintegrowała, czy też korzysta z zasobów natowskich rozpoznania i wywiadu, ukraińscy żołnierze są szkoleni według wzorców NATO i przez instruktorów NATO, tylko że pan prezydent wie. Tak jak no, eksperci, którzy za <laughs> wprowadzali Polskę do NATO, politycy wiedzą, że nie chodzi o to. <laughs> nie o stronę militarną, a więc liczbę czołgów, przeszkolonych żołnierzy, samolotów, czy ruch artylerii. Chodzi o przestrzeganie, do czego nie jest zdolna Ukraina o przestrzeganie o utożsamianie się z wartościami na których, do obrony których zostało powołane NATO a więc po pierwsze demokracji której w Ukrainie jeszcze nie ma państwa prawa której w Ukrainie nie było nie ma i długo nie będzie do transparentnego systemu dowodzenia logistyki a więc słowem tej nadbudowy finansowo-ekonomicznej i przemysłowej od której zależy skuteczność armii zależy od jakości poboru od walki z korupcją, przestępczością w społeczeństwie, w armii, w sektorze finansowym i w cywilnej kontroli, autentycznej kontroli społecznej nad armią, nadzorze społeczny I tego wszystkiego Ukraina nie ma i nie będzie długo miała. Osobną sprawą jest oczywiście jakość e, wojska, czyli poborowych. To mają być obywatele świadomi tego, za co walczą, a nie dla kasy lub z przymusowego poboru. Tym celem jest obrona świadoma własnego państwa, Ukrainy, ale także sojuszników z NATO, z czego wynika kompletna niepewność co do lojalności Ukrainy. Że Ukraina, nie mamy pewności, że ukraińskie elity nie sprzedadzą tajemnic NATO, strategii, planów wojennych, technologii. I to nie jest abstrakcja. Te wartości, których broni i na fundamencie których stoi NATO, to są kluczowe gwarancje członkostwa i sojuszniczego wsparcia wzajemnego w NATO. I takie wartości wokół takich wartości, a właściwie takie wartości musiała zbudować Polska, zanim przystąpiła do sojuszu. A takiej zdolności ani ukraińskie elity władzy, ani e, korpus oficerski, ani tym bardziej poborowi nie mają i bardzo długo mieć nie będą. Problem to tożsamościowy dla NATO ukraiński, czy lojalnościowy Ukrainy, to jest właśnie brak gwarancji lojalności państwa ukraińskiego wobec sojuszników. A są kłopoty z tożsamościowe na dole. A nie wszyscy, daleko nie wszyscy, Ukraińcy w armii, są lojalni wobec własnego państwa, działają z pobudek patriotycznych, a więc e, nie wiedzą w masie za co i o co walczą I dla kogo. Mówiliśmy o dezercjach ucieczek, ale też o w strasznej prawdzie ukraińskiej armii. Ona jest głęboko sowiecka. To jest maszynka do mielenia ludzkiego mięsa, krwawego, krwawego obrzędu, szafowania życiem żołnierzy, ludzką krwią. W tym celuje Korpus Ukraiński, Korpus Oficerski. I to jest głęboka luka sowieckości, której z naturalnych przyczyn zmienić się szybko nie da, czy zapełnić. To jest problem na pokolenia albo dwa. Musi być nowa generacja obywatelskiego społeczeństwa. pełna wymiana skorumpowanych elit. i dopiero wtedy Ukraina otrzyma nową generację dowódców, ale także żołnierzy służących w Armii. Którzy nie będą traktowali Ukrainy, ani NATO i Zachodu, jak dojnych innych krów. A więc to chodzi o niemożliwość, na no tak szumnie nazywając, implementacji wartości europejskich, demokratycznych, zachodnich. I to już nie 20-30 lat, tylko co najmniej 50 ciężkiej pracy Ukrainy o ile zostanie rozpoczęta natychmiast. Bo największym problemem Ukrainy są jej elity władzy. E, bo to nie armia musi się, e, bo to nie armia musi zacząć od siebie, tylko zełęccy, ludzie dookoła niego, członkowie czy szefowie partii politycznych i tak dalej, samorządowcy, wszyscy nastawieni dziś na korupcję, złodziejstwo, e, prywatę, od 1991 roku uniemożliwiający zgodnie prozachodnią i demokratyczną transformację państwa i budowę społeczeństwa obywatelskiego. I stąd wynika kompletny gwa brak gwarancji, że jak sojusz czy akces do NATO stanie się nieopłacalny z punktu widzenia tych złodziejskich, skorumpowanych elit władzy Ukrainy to nie zwrócą się w kierunku Rosji, w kierunku Chin, bo to będzie chroniło ich zyski i status polityczny, własnościowy, finansowy, a Załęski jest po prostu typowym przedstawicielem tychże elit władzy. Mógł Skanalizować, skierować ten początkowy entuzjazm, zapał, masowy odruch patriotyzmu, jaki miał miejsce w lutym 2020 roku, mógł skierować na fundamentalną przebudowę państwa i aparatu władz, na walkę z korupcją. Niestety tego nie zrobił, bo jest przedstawicielem skorumpowanych elit władz. Dziś to okno możliwości się zamknęło. Społeczeństwo powtórnie wypowiada, że tak powiem, może to za mocne słowo, ale posłuszeństwo takim elitom władzy, a na wojnie objawia się to tym, że neguje swój udział osobisty, społeczny w wojnie z Rosją, bo nie chce bronić elit władzy, ich zysków, ich korupcji. A elity władzy na czele z Zełęskim przestały chronić Ukraińców, a więc ukraińskie społeczeństwo jakby zapada się od wewnątrz, podobnie jak machina państwo. Jeśli odczytamy sygnały minionych dni, no, tygodni, to mamy obraz coraz większego rozkładu wewnętrznego i dyscypliny społecznej i a, aparatu państwa, nie mówiąc już o tym, że armia ukraińska, że tak powiem, jedzie na oparach, jedzie na oparach. A zdestabilizowanego państwa od wewnątrz, ani na to, ani tym bardziej Unia Europejska nie przyjmie i nie przyjmie państwa skorumpowanego i z takimi elitami władzy niepewnymi, bo kierującymi się niewartościami europejskimi, nie ochroną obywateli państwa, tylko swoich a, zysków, swojej własności i możliwości okradania państwa i drenowania tych zysków, e, przetransferowania tych zysków wydrenowanych do rajów podatkowych. Niestety e, mimo Ogromnej sympatii dla obrony Ukraińców, dla postawy, ogromnego szacunku dla ofiar zbrodniarzy wojennych na czele z Putinem. A tu trzeba sobie powiedzieć jasno, że niepewny sojusznik i niepewny członek NATO, a wnoszący w posagi korupcję, niestabilność. To jest żaden sojusznik. To jest metoda na rozwalanie NATO od środka, z udziałem Ukraińców i niestety Rosjan. Tymczasem stawką jest nasze polskie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo europejskie, a w końcu i globalne. A mówiłem na początku, że szczyt NATO złożył te deklaracje niespełnialne, o czym z całą świadomością wiedzą a przywódcy liderzy państw NATO, do Bidena po Andrzeja Dudę. A, te deklaracje i szczyt NATO miał uspokoić opinię publiczną jak zwykle, że jesteśmy bezpieczni, a, ale przede wszystkim a, zgasić ogromne wyrzuty sumienia a, które przebijają. No, wyrzut sumienia nie jest dobrym słowem. A, może lepszym będzie zawód sprawiony Ukrainie i a, niezdolność do udzielenia takiej pomocy, która przyniosłaby Ukrainie zwycięstwo. Ale jest to bardzo, to uspokajanie sumienia, to jest bardzo zły symptom świadczący, po pierwsze o miałkości elit władzy państw NATO, żeby być uczciwym, o partykularyzmie, którym przede wszystkim kierują się państwa NATO i o braku woli, braku woli walki z rosyjskim złem, powtórzenia tam są potrzebni politycy okresu zimnej wojny. Młodzi wiekiem, energiczni, ale myślący zdecydowanie i działający zdecydowanie i stawiający również wartości wspólne i solidarność na pierwszym miejscu. Nie, nie jesteśmy zdolni do długotrwałego udzielania pomocy. My jako NATO, my jako państwa członkowskie, bo przecież Sojusz nie dysponuje ani własnymi siłami zbrojnymi jako organizacja, ani jakimiś miliardowymi funduszami. To wszystko zależy od państw członkowskich. A to przekłada się, to jest wynik braku konsensusu ukraińskiego i wobec Rosji wśród członków NATO. A pamiętamy, część. Państw, sojuszu czy ich władz od początku nie chciała zwycięstwa Ukrainy z różnych powodów. Pamiętamy to hasło niemieckie, to słynne nie dać Rosji wygrać, a nie zwyciężyć, nie dać Ukrainie zwycięstwa. Celem amerykańskim jest osłabianie Rosji, wykrwawianie, a nie pokonanie czyli to jest brak konsensusu w NATO. Ale konsensus jest niezbędny do przyjęcia, do decyzji o akcesie Ukrainy do NATO. I, I jeśli tego konsensusu nie będzie, a nie będzie, to czyli nie wszystkie państwa podpiszą się pod akcesem NATO, nie wszystkie parlamenty ratyfikują a, wejście Ukrainy do NATO no to już jest najsilniejsza bariera akcesu ukraińskiego. Przykładem jest blokowanie ponadroczne akcesu Szwecji przez Turcję, bo Turcja załatwiała tym sposobem swoje własne interesy, ale też na to nie jest zdolne do implementacji własnych zobowiązań. To jest tragedia, jeśli państwa Zadeklarowały wydatki rzędu 2% PKB, a teraz to gdzieś tkwi głęboko w szufladach. To zobowiązanie. No to o czym my mówimy? O jakiej zdolności NATO, nie tylko w kontekście ukraińskim. Przykładem jest ostatnia fala krytyki rządu i kanclerza Olafa Scholza. Armia się wścieka. Minister obrony, Bundeswera wyraża niezadowolenie, podobnie jak minister obrony Niemiec, bo wojskowi twierdzą, zresztą jako pozycja CDU CSU, że Bundeswera rządzą Schengel. a Z ogromnego pakietu 100-miliardowego wzmocnienia na wydatki obronne i armię nie pozostało nic. Ano dlatego że minister finansów z wolnych demokratów z FDP e, pokazał kartkę dyscypliny budżetowej i przekroczenia progów budżetowych nieprzekraczalnych, jeśli zwiększymy, jeśli Niemcy zwiększą wydatki wojskowe. Scholz kiwnął głową i powiedział: tak jest i to nie tylko z powodów finansowych, ale politycznych, bo Niemcy jakoś nie mogą się rozstać z myślą o partnerstwie z Rosją. Drugą kwestią jest niezdolność odbudowy przemysłu obronnego. Mimo szumnych deklaracji Komisji Europejskiej, mimo szumnych deklaracji poszczególnych państw i mimo szumnych deklaracji NATO, przemysł obronny Europy leży, twiczy. I nic nie wskazuje na to, żeby podwoił, potroił swoją produkcję. Nie, nie wspominając o amunicji. Proszę zauważyć, że wszelkie początkowe projekty systemów uzbrojenia, czołgów, nowych samolotów dadzą pierwsze efekty w 2035 roku, kiedy decydujące okażą się. Kolejne najbliższe lata 3, 5, 8 lat. Do tego czasu Europa i państwa NATO nie odbudują swoich zdolności obronnych, a to zakłada dogadywanie się z Rosją z automatu, aby zyskać czas, aby odsunąć kolejne agresywne najazdy Putina. I jak się NATO, państwa NATO, państwa Europy zaczną dogadywać z Rosją, no to wiadomo, że kosztem Ukrainy. I zważywszy na rosyjski warunek, to po raz drugi, po raz trzeci z czynnikami ukraińskimi wyklucza akces Ukrainy do sojuszu. Oczywiście, jestem za Ukrainą w NATO. Niewymierne korzyści. To jest nasz bufor bezpieczeństwa. Ale nie takiej Ukrainy, jaką widzieliśmy przez 30 lat od chwili uzyskania niepodległości, i nie taką, a, jaką widzimy obecnie po dwóch latach wojny, teraz, bo taka Ukraina ściągnie na nas e, kłopoty zagrażające Polsce fundamentalne i stać będą za nimi Rosja, ale przede wszystkim ukraińskie elity władzy, a swoją, że tak powiem knejacko dole będą miały także nasze będą mieli także nasi sojusznicy zachodni. Jestem za tym, żeby jak najwięcej szkolić Ukraińców, oddolnie budując im jednocześnie świadomość obywatelską. Musimy udzielać Ukrainie pomocy zbrojeniowej. Nie powinniśmy, tylko musimy udzielać koniecznie jak najdłużej wykrwawiać Rosję, ale akces Ukrainy do NATO albo do Unii Europejskiej. Nie. Europa musi dokonać 30, a może 50-letnich syzyfowych prac, nieustającej reformy, pracy organicznej, budującej nowe elity, nowe społeczeństwo, bo dopiero jak się sumują te efekty, to otrzymamy armię wzoru zachodniego, ale otrzymamy także Pewnego i lojalnego sojusznika. Powiem tak, że większe nadzieje wiąże z akcesu Ukrainy do NATO z katastrofą w Rosji niż z samą Ukrainą. Nie podejmą reform, które ukraińskie elity nie podejmą reform, które podetną gałąź, na której siedzą. A Perspektywa 30 lat, 50 lat jest tak kosmicznie odległa i nieprzewidywalna wobec tego, co się dzieje w świecie, na świecie, czy Chin, Rosji, Osi zła, a problemów wewnętrznych obozu zachodniego. Proszę Państwa, za 30 lat równie dobrze może nie być NATO, może nie być Ukrainy, Europy. A to jest najbliższa, według mnie realna perspektywa rozmów akcesyjnych Sojuszu i Unii Europejskiej z Ukrainą. Dziękuję Państwu za uwagę. Pożegnam się Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwu.